Cześć, witajcie w tych pięknych okolicznościach przyrody, prawie jak w kraju kwitnącej wiśni. Dziś szykujemy kosiarkę do sezonu. Zapraszam na odcinek. Jeżeli chciałbyś wesprzeć rozwój mojego kanału, to zajrzyj do opisu filmu i postaw mi proszę kawę. Jak widzicie, Merdek jak zwykle na posterunku, ale to nie o nim będzie odcinek, tylko tutaj jest nasza bohaterka, czyli kosiarka NAK. Numer seryjny to jest LS50680H, kosiarka z napędem. Dziś pokażę Wam wymianę oleju w tej kosiarce i będziemy jeszcze też ostrzyć nóż po zeszłym sezonie. Słuchajcie, kosiarka już jest wstępnie przygotowana, to znaczy po prostu ją delikatnie przeczyściłem po zimie, bo stała sobie w blaszaku i kurzyła się dosyć mocno, ale już jest wyczyszczona. Nie ma paliwa, bo paliwo wypaliłem w zeszłym sezonie przed zimą do samego końca, więc za chwilkę zacznę od tego, że naleję paliwa. Kosiarka sobie chwilkę pochodzi, żeby olej, który jest w środku, się po prostu trochę rozgrzał i rozrzedził, no a przez to będzie nam łatwiej wypływał po prostu z miski olejowej. W międzyczasie, kiedy olej sobie przestygnie, ja wykręcę nóż, wezmę go do ostrzenia, no a później wylejemy po prostu ten olej stary, który jest, nalejemy nowego, no i mam nadzieję, że praca będzie łatwa i bardzo, bardzo przyjemna. To zanim jeszcze naleję paliwa, trochę złą kolejność Wam powiedziałem, zanim jeszcze naleję paliwa, to biorę się za wykręcenie. Paliwo nalane, no to teraz jak zaleca producent, Merdek, chodź tutaj, zasłaniasz, jak zaleca producent, nie więcej niż 3 razy na pompkę, ale to tak naprawdę warto poczuć pod palcem, czy to paliwo już przeleciało sobie, no i zobaczymy, czy uda się po zimie pierwszy raz odpalić. I druga próba. Chodź. Chodź. Chodź.
Chodź, chodź. Kosiarka przez parę minut niech sobie pochodzi i niech ten olej, tak jak mówiłem, zagrzeje się i delikatnie rozrzedzi po zimie. No a ja biorę się za delikatne przeszlifowanie noża. Mam nadzieję, że uda mi się Wam to pokazać. Pomimo huku, no to wchodzimy do środka i bierzemy się za robotę. Nóż już przeszlifowany i delikatnie wyrównane są te krawędzie. Należy pamiętać o jednej ważnej sprawie, a mianowicie takiej, że nóż ostrzymy tylko i wyłącznie z jednej strony, to znaczy ta krawędź ścinająca ma być tylko i wyłącznie od tej strony, na której to było na nożu zrobione, żebyście nie robili także z jednej i z drugiej strony. Jak widzieliście, ja tam pilnikiem delikatnie z tej drugiej strony też trochę piłowałem, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby wyrównać ewentualne jakieś takie nierówności, które zrobiły się na przykład od zawadzenia o jakiś kamień albo czegoś, co wpadło pod kosiarkę. Dobra, nóż już jest naostrzony, jak mówiłem. Nóż na razie odkładamy, za chwilkę zajmiemy się jego przykręceniem, no a teraz bierzemy się do wymiany oleju. Żeby wymienić olej, to już jest naprawdę bardzo, bardzo prosta czynność. To też zależy od kosiarki i rodzaju kosiarki, jaki macie. O tym możecie przeczytać pewnie w instrukcji obsługi. U mnie akurat tutaj jest korek wlotowy, a tu jest korek spustowy, więc muszę tę śrubę odkręcić, przechylić kosiarkę, no i poczekać, aż wszystko sobie spłynie. Dlatego będę tutaj musiał wymyśleć jakieś delikatne podparcie. No, oprócz tego jeszcze pod spód, żeby mi się ten olej nie wylał na trawę, to podłożę sobie karton, który tam wcześniej widzieliście za mną. Czyli biorę się po prostu za przygotowanie tej małej platformy, czyli pewnie dwóch jakichś pustaków. Później odkręcę i spuszczę olej.
ściągnąłem i odkurzyłem odkurzaczem, tego już Wam nie pokazywałem. No to pora najwyższa na pierwsze odpalenie i branie się do roboty. Jak widzieliście, kosiarka działa, kosiarka mertku. Jak widzieliście, kosiarka działa, kosiarka kosi. Ja już chyba dziś nie będę więcej kosił, bo już powoli robi się ciemno i chyba więcej po prostu nie zdążę. Jeżeli podobało się to, co widzieliście w dzisiejszym filmie, to zostawcie po sobie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, to oczywiście łapka w dół. Jeżeli macie jakieś pytania, to standardowo odsyłam do komentarzy. Zachęcam do subskrypcji kanału.